Cześć! Ja jestem Przemek Krasiński, a to jest kanał Fizjonauka. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o chorobie, która zabija dziesiątki tysięcy ludzi na całym świecie i stanowi prawdziwą pandemię XXI wieku. Mowa oczywiście o otyłości. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, czym jest otyłość, jakie są jej przyczyny, czy można ją leczyć i czy masaż jest skutecznym sposobem jej leczenia, a także jakie choroby są związane z otyłością, Oglądajcie dalej. Nie przedłużając wstępu, czołóweczka i lecimy z tematem. Zanim zaczniemy rozmawiać o samej otyłości, pomówmy o skali problemu, bo nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Światowa Organizacja Zdrowia w 2016 roku oceniła, że na świecie żyło 1,9%. Miliarda ludzi z nadwagą, w tym 650 milionów było otyłych. W Polsce statystyki te też nie wyglądają lepiej, bo Główny Urząd Statystyczny w 2014 roku opublikowało dane, z których wynika, że co drugi Polak ma nadwagę, a co szósty jest otyły. No ale czym jest nadwaga, a czym jest otyłość? Czy to jest to samo? Nie. Otyłość to zbyt duża. Zawartość tkanki tłuszczowej w ciele. Nadwaga to zbyt wysoka masa w stosunku do wzrostu. I teraz te dwie rzeczy najczęściej łączą się ze sobą, ale nie zawsze. Na przykład może być osoba szczupła, której tłuszcz stanowi zbyt wysoki procent masy ciała, więc jest otyła. Z drugiej strony są sportowcy, którzy są mocno rozbudowani i ważą więcej niż powinni, ale ich ciało nie zawiera zbyt dużo tłuszczu. No dobra, to w takim razie, kiedy mówimy o nadwadze i otyłości? Szkocka badaczka Helen Switting określiła, że o otyłości mówimy wtedy, kiedy masa tłuszczu u mężczyzn wynosi ponad 20-25% masy całego ciała, a u kobiet ponad 30% masy całego ciała. Jednak badanie u każdej osoby składu masy ciała jest niepraktyczne. Po pierwsze, wymaga odpowiedniego sprzętu, po drugie, może być kosztowne. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia określa otyłość i nadwagę na podstawie wskaźnika BMI, czyli Body Mass Index. I jest to bardzo fajny, łatwy do użycia wskaźnik, jeżeli chodzi o ocenę ogólnej sylwetki ciała, gdyż nie uwzględnia tego, że ktoś może trenować, uprawiać jakieś sporty, które zwiększają lub zmniejszają jego masę ciała, pomimo że jest zdrowy. I jak wyliczyć takie BMI? Bardzo łatwo. Robimy tak. Masa podzielona przez kwadrat wzrostu podany w metrach. Tu są moje dane obecne. Wynik pokazuje, że mam nadwagę. Dlaczego? Ponieważ prawidłowy wynik mieści się w granicach 18,5 do 24,9. 25 do 29,9 to nadwaga. Powyżej 30 mówimy o otyłości. Jeżeli wynik jest niższy niż 18,5, oznacza to niedowagę. Na całe szczęście ta górna wartość u mnie cały czas sukcesywnie spada. No ale dobra. Mówiłem, że BMI nie jest idealnym wskaźnikiem, bo nie uwzględnia tego, że ktoś ćwiczy. W takim razie posłużmy się innym wskaźnikiem, który go uzupełnia. I mówię tutaj o wskaźniku Waist hip Ratio, czyli w skrócie WHR. Do wyliczenia tego wskaźnika potrzebujemy centymetra krawieckiego. I badamy obwód talii. W stosunku do obwodu bioder. Prawidłowe wartości dla mężczyzn mieszczą się poniżej 0,9 lub 1, u kobiet poniżej 0,8. Ale ten wskaźnik też nie jest idealny, bo możemy mieć taki kształt ciała jak tutaj. W tym wypadku dopiero porównanie BMI i WHR daje nam odpowiedź, czy dana osoba jest otyła, czy nie. Istnieją również inne wskaźniki, takie jak badanie grubości fałdu skórnego. Czy pomiar bioimpedencji elektrycznej ciała? Jednak zostawmy je, gdyż wymagają one specjalistycznego sprzętu i nie są tak łatwe w przeprowadzeniu. Pomówmy za to o przyczynach otyłości. Czy na przykład przyczyną otyłości jest przyjadanie się? Tak. Jeżeli jemy więcej kalorii niż spalamy w ciągu dnia, ich nadmiar jest odkładany właśnie w postaci tkanki tłuszczowej. Czy przyczyną otyłości są grube kości? Nie. Jak pokazały badania, masa kostna nie zmienia się zbytnio wraz ze wzrostem masy ciała. I tak, na przykład, wzrost tkanki tłuszczowej o 20 kg powoduje zwiększenie masy kostnej o około 400 g. Jest to wręcz pomijalne u osób otyłych. Czy w takim razie otyłość może mieć przyczynę genetyczną? Tak, z pewnymi zastrzeżeniami. Są choroby, takie jak zespół Williego Pradera, które wręcz powodują otyłość. Ale mało kto choruje na takie choroby. Większość ludzi ma aktywne geny odpowiedzialne za tendencję do bycia otyłem. I jeszcze raz to podkreślę tendencje. To znaczy, że na przykład łatwiej odkłada im się tkanka tłuszczowa, ale jeżeli będą kontrolowali swoją dietę i aktywność fizyczną, to nie musi nastąpić. Czy w takim razie mogą być inne przyczyny biologiczne, które powodują otyłość? Tak. Na przykład zaburzenia ośrodka łaknienia w podzgórzu albo zbyt mała ilość receptorów dopaminy, które powodują, że nie czujemy się syci. Inną sprawą może być niedoczynność tarczycy, e, policystyczne jajniki czy zaburzenia hormonów wzrostu. No dobra, to teraz zastanówmy się, czy leki mogą być przyczyną otyłości? Tak. Leki antydepresyjne antylenkowe, przeciwpadaczkowe. Insulina czy kortykosteroidy mogą sprawiać, że znów tendencja do otyłości będzie większa, ale poprzez prawidłową dietę i aktywność znów możemy temu przynajmniej częściowo zapobiegać. Czy istnieją inne przyczyny otyłości? Tak, np. stres czy czynniki środowiskowe. Do tych ostatnich zaliczamy m.in. innymi to, że mamy mały dostęp do zdrowej żywności. A bardzo łatwy dostęp do żywności wysoko przetworzonej i wysokokalorycznej. Inna sprawa, że reklamy w telewizji zachęcają nas do kupowania większej ilości żywności niż potrzebujemy. Dodatkowo, w Polsce mamy dość mały dostęp do np. placów zabaw czy placów ćwiczeń, a siłownie zostały zamknięte. Dodatkowo, coraz rzadziej chodzimy, a coraz częściej wybieramy samochody. To wszystko powoduje, że nasz styl życia predysponuje nas do otyłości. Wreszcie. Niektórzy badacze podkreślają efekt ewolucji. To znaczy, przez większość historii człowieka my musieliśmy gromadzić tłuszcz, żeby przetrwać czasy głodu. Teraz tych czasów głodu już praktycznie nie ma, ale nasze organizmy jeszcze się do tego nie dostosowały. Ewolucja działa troszkę wolniej i pewnie za jakieś 10-20 tysięcy lat nasze organizmy będą wiedziały, żeby nie magazynować niepotrzebnej ilości tłuszczu. Do tego czasu gramy tym, czym mamy. No dobra, skoro znamy już przyczyny, to poznajmy skutki otyłości. Może nie jest tak źle, może nie ma czym się martwić. No niestety jest. Skutkami otyłości są m.in. zespół metaboliczny, cukrzyca typu drugiego, choroby układu ruchu, nadciśnienie tętnicze, zawały serca, udary mózgu, zatorowość, zwrodnienia kręgosłupa, choroby nerek, miażdżyca, kamica żółciowa, większa tendencja do niektórych nowotworów i rozstępy. I to wszystko w ciągu dnia, bo w nocy dochodzi bezdechsenny, senny, powodujący ciągłe zmęczenie i niewysypianie. Dodatkowo z otyłością skorelowane jest między innymi rzadszy seks, bycie postrzeganym jako starszym, niższe zarobki, mniejsza odporność na ból, no i wreszcie krótsza oczekiwana długość życia. Ale jak to się dzieje? Już wyjaśniam na prostym przykładzie. Jeżeli ważymy więcej, to nasze stawy i układ mięśniowy są mocniej obciążone. To powoduje, że jesteśmy mniej mobilni, szybciej się męczymy, nasza siła mięśniowa spada. No ale musimy przenosić większą masę ciała. To powoduje z kolei, że nasze narządy wewnętrzne, tak jak serce i płuca, muszą pracować silniej, a jest to dla nich utrudnione, ponieważ tłuszcz nie odkłada się tylko w warstwie, w warstwie podskórnej, ale również w warstwie trzewnej, to znaczy oblepia narządy wewnętrzne. I takie serce, które musi pompować krew do większej masy ciała, do ciała o większej masie, dodatkowo jest ściskane ze wszystkich stron tłuszczem, wykonuje horrendalnie dużą pracę. To sprzyja niewydolności. Z drugiej strony ciśnienie musi wzrastać, żeby krew dotarła do wszystkich części ciała. To z kolei powoduje, że zakrzepy, które wytwarzają się w związku z otyłością i miażdżycą, mają większą szansę na oderwanie się i spowodowanie właśnie zatorowości płucnej udaru mózgu czy zawału serca. To wszystko, co mówię jest straszne, czy nic nie da się z tym zrobić? Owszem, da, i jest pięć sposobów leczenia otyłości, z czego ja osobiście polecam trzy pierwsze. Po pierwsze, możemy zadbać o swoją dietę, gdyż tak jak mówiłem. Otyłość jest bardzo często związana z nadwyżkami kaloryczności czy nadwyżkami energii, którą spożywamy. Obniżenie kaloryczności potraw spowoduje, że będziemy na tzw. deficycie kalorycznym, a to będzie podwało spalanie m.in. tkanki tłuszczowej, niestety również tkanki mięśniowej. Po drugie, możemy zacząć ćwiczyć, czyli nie obniżamy kaloryczności potraw, ale zwiększamy wydatek energetyczny. Jeżeli ten wydatek energetyczny przewyższy ilość kalorii, które dostarczamy do organizmu, znów będziemy chudnąć. Tym bardziej, że będzie to chudnięcie głównie z tkanki tłuszczowej, ponieważ mięśnie wykorzystujemy do wysiłku, a organ używany raczej nie ulega zanikowi. Trzecia opcja, najlepsza, połączyć pierwszą z drugą. Czyli nie dojrzeć, że przechodzimy na dietę, jeżeli chodzi o kalorie, to jeszcze wykonujemy Ćwiczenia fizyczne i badania pokazują, że to jest najskuteczniejszy sposób zrzucania zbędnych kilogramów. Po pierwsze, dlatego, że rozstrzał kaloryczny jest większy, po drugie, nie spadamy z masy mięśniowej, a wręcz ją troszkę jeszcze budujemy. Na całe szczęście mięśnie są gęstsze niż tłuszcz, więc ich nadmiar optycznie nie powszerza nas, a jednocześnie fajnie zabudowuje sylwetkę. Badania udowodniły, że najlepszą możliwą aktywnością fizyczną jest trening siłowy, siłownie zamknięte, więc można wykorzystywać trenerów personalnych czy trenerów zdrowia i ćwiczyć w domu. Troszkę gorzej sprawdza się trening typu cardio, dlatego że u osób otyłych bardzo szybko wzrasta puls i pomimo że trening jest dosyć lekki, one już się męczą i jakby nie jest to trening cardio. No dobra, ale to były trzy sposoby, a co z pozostałymi dwoma? Można leczyć otyłość na przykład farmakologicznie. Albo wykorzystać operacje typu odsysanie tłuszczu, czyli posukcję, albo na przykład e, zmniejszanie żołądka. Po pierwsze, nie jest to fizyterapia, więc niespecjalnie się na ten temat chcę jakoś mocno wypowiadać, ale chciałbym tylko zaznaczyć, że otyłość to jest coś, o co my zabiegamy, zabiegamy latami i to, że będę brał tabletki, jeżeli przestanę je brać. A nie zmienię nawyków żywieniowych i nawyków e, życia, aktywności fizycznej, to otyłość znowu nie dotknie. Tak samo z operacją, jest to coś sztucznego, ingerencja zawsze jest niebezpieczna, ale jeżeli nie zmienię nawyków żywieniowych, to ludzie nawet po zmniejszaniu żołądka wracają do swoich pierwotnych, wielkich rozmiarów. No dobra, ale gdzie w tym wszystkim masaż odchudzający? Przecież taki istnieje, prawda? Niestety nie. Wiem, że wiele ośrodków proponuje masaż odchudzający, ale zastanówmy się chwilę. Przed cały czas mówiłem, że odchudzanie polega na tym, że więcej wydajemy kalorii, niż przyjmujemy. Czy istnieje masaż, który spowoduje wzrost wydatku energetycznego? Nie, chociaż istnieje coś takiego jak masaż izometryczny. Masaż izometryczny to masaż, w czasie którego osoba masowana musi napiąć mięśnie. Jest to pewien wydatek energetyczny, ale nie oszukujmy się, to napięcie jest mierzone w kilkunastu sekundach przez maksymalnie tam 8-12 serii, więc ten wydatek energetyczny nie jest zauważalny w kontekście spalania tłuszczu. Ale jeżeli już musielibyśmy się czegoś czepić, to właśnie masażu izometrycznego. Co w takim razie z pozostałymi masażami, takimi jak drenaż limfatyczny, czy y, zabiegi związane z obijaniem y, ciała i na przykład wygrzewaniem? One działają wyszczuplająco. To znaczy, możemy przesunąć wodę w organizmie, możemy spowodować, żeby ta woda wyparowała, ale ten efekt utrzymuje się do wypicia pierwszej szklanki płynu. Jeden z moich wykładowców bardzo często mówił, że masaż odchudzający odchudza najpierw portfel osoby masowanej, potem masażystę, a na końcu dopiero osobę masowaną. I myślę, że w ten sposób warto to sobie zapamiętać. OK, to tyle na dzisiaj, ale mam dla Was zadanie. Napiszcie w komentarzach, czy udało Wam się kiedyś schudnąć, a jeżeli tak, to w jaki sposób. Mam nadzieję, że uda się zebrać kilka fajnych pomysłów, z których kolejne osoby będą mogły korzystać, jako na przykład motywacja do ich postanowienia noworocznego. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy film, daj łapkę w górę i napisz komentarz. Jeżeli chcesz być informowany o kolejnych, kliknij przycisk subskrypcji i przycisk dzwoneczka. Raz jeszcze dzięki za oglądanie i do zobaczenia!